Dobry wieczór, tutaj Gogenks i wracamy do naszej kampanii. Jezus Maria, ile ja tu mam tych save'ów z Multika. No tak to jest, jak się ciągle hostuje, rehostuje i kurwa jeszcze gram tym samym krajem. Czy to już fetysz? Nie wiem. Zostawcie odpowiedź w komentarzu i dajcie łapkę w chuju. Dobra. Odpalamy. I teraz warto by się zastanowić, co ja chcę tutaj zrobić, bo ostatecznie jestem już potężnym Lechistanem. Tylko że nie, bo jestem takim trochę słabym Lechistanem. Czy tak w ogóle, czy ja mam w końcu ten Holy Order jako swojego wasala? Nie, nie mam go, oczywiście, że go nie mam. Dlatego... zaraz, dobra. Pytanie, czy mogę mu dać jakieś swoje księstwo? Mogę. Więc to zrobię. Dlaczego mu to zrobię? Ano dlatego, bo... teraz będzie on moim de jure wasalem. Ostatnio dopiero to ogarnąłem, Jezus. To było zbyt trudne dla mnie. Ale tak, w ten sposób mamy już total control. I możemy naprawdę zacząć się zajmować mordowaniem i wszystkim. Zaraz, co to za... czy ja już mam primogenitura? Nie, to jest seniorat. Aha, primogeniturę chyba mogę zrobić niedługo. Tak, w tym pokoleniu nawet, szczerze mówiąc. No count or higher tier vassal of this title has a negative opinion on you. No to tak. No to tym się zajmę w tym pokoleniu, bo chyba to nie będzie aż takie trudne, co? No, Archive of Bohemia. No to wystarczy jeden gift, Archive of Mazo... O. No to temu będzie trzeba wysłać coś pewnie. Znaczy, myślę, że wystarczy też stworzyć jakieś królestwo takie na kiju i je po prostu komuś dać. Ile ja mam tych królestw tak w ogóle? Heir to the Kingdom of Lithuania, co? Kto jest królem Litwy? Aha, bo komuś dałem to królestwo Litwy, tak żeby sobie było, no spoko. Dobra, mój zakon, tak? 7000 żołnierzy. To jest, no, masakrycznie duża ilość, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co ja właśnie planuję zrobić. A będzie to wymagało, no, właśnie najlepiej dużej ilości żołnierzy, na których, no, za bardzo mi nie zależy. Bo mogą się łatwo odnowić w inny sposób niż ten. Dobra, więc teraz tak. Boży Dar. Jeremiej, Świętopełk, poślę was na MIT-e. Tak, powinienem to wygrać, no, bardzo łatwo. Zaraz zobaczymy, jak bardzo łatwo. Dobra, jedno, drugie, no tak. Więc w tym odcinku, mając już w końcu ten okropny zakon, będę w stanie ogarnąć te wszystkie durne plemiona, żeby już ostatecznie przeszły na tą jasną stronę mocy. Jadwiagi. Komu by to dać? Może tej królowej? Dobra, ona jest taka słaba, że nie chłapie. Zapomniałem, że ja nie mam rady w ogóle ogarniętej. Panie, jak to tak? Dobra, dlatego pierwsze co muszę zrobić, jeśli chodzi o radę, właśnie. Revoke titles, grant titles. I tak naprawdę to tyle, bo reszta nie jest aż tak istotna, ale revoke i grant titles się bardzo przydadzą, zawsze. Przydają, a no to jest trochę zawsze nieporozumienie. Dobra, dajmy za spymastera tego tutaj geniusza, intelektu. Zobaczmy, kto w ogóle będzie na mnie głosował. Request Council Support. Jezus, jakie te gifty drogie. Dobra, po prostu Request Council Support. Ty powinieneś być lojalistą, więc
No tak, mam chyba dwóch lojalistów. Dobra, jak to teraz wygląda? Aha, no to jeszcze jednego, jeszcze kogoś potrzebuję. Chancellor Uściech. No to, nie wiem, Spymaster, Request Council Support. Jest, dobra. Czy on przypadkiem nie jest moim lojalistą drugim? Chyba jest, kurwa. Dobra, Request Council Support ty, bo nie jesteś jakiś, nie wiadomo jak genialny. W sumie to jesteś, ale dobra, trudno. Grand Titles, bo to jest... co? Przecież dopiero co ich wszystkich... zaprosiłem do... Zaraz, zaraz, co tu się dokładnie dzieje? High Chief Dragon of Turov. Jezus Maria. Dragon of Turov. To ciebie bym musiał chyba jeszcze poprosić na pewno o Council Support. Tylko, że on nie chce. Dobra. Dobra, po prostu całą radę o to poproszę, bo już nie chcę mi się zwracać uwagi na to, co tu się dokładnie dzieje. Więc tak. Od siebie już pewnie mam. Od siebie nie, bo ty mnie tak dosyć tak jakby nienawidzisz. Ale czy to jest problem? Wezmę sobie siebie. Request Council. Co? Głupi chuj. Dobra, jeszcze raz. Wezmę sobie siebie. Request Council Support jest. Okej, okay. I teraz make pick. Grand Titles. Najważniejsza tak naprawdę decyzja, jeśli chodzi o te durne prawa. Dobra, Jadfagi, Trakaj. No okej, okay, dobra. Mamy już to. Już nie muszę się martwić o to, że Rada nie będzie mi pozwalała mieszać się w sprawy tych tytułów. Już tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć praw do zmiany. Każde co 5 lat, czyli no najlepiej jak znam życie, pewnie będę za każdym razem zapominał o tym, że akurat się skończyło to, ale miejmy nadzieję, że nie. Dobra, Zemaitia. Holy War for Zemaitia. Dobra, make pick. Shit, dużo armii sobie wzięli. Co prawda, no wiadomo, że to są te naprawdę okropne armie, ale tak. Fakt niezaprzeczalny, że armii dużo. Dobra. Z tymi wszystkimi One Province minorami poradzę sobie oczywiście bez żadnych problemów, ale później może to być trochę problem. Dobra, Jadfagi, dobra, Żmuć. Dobra, co teraz? Latgale. Ile on kontroluje? Dokładnie tyle. Dobra. Czyli jesteś kolejny na mojej liście. Nawet tutaj i tutaj. Będziesz szedł bezpośrednio tutaj. I teraz... Dobra, nie chcę mi się tego mierzyć dokładnie. Mógłbym co do dnia, ale to nie będzie miało tak naprawdę znaczenia. Holy War for Latgale. I teraz McPick. Aha, dobra. No to jeszcze bitwy. Okej. Okay. To już, dobra. Kolejna wielka wojna wygrana. Wiecie, ile będę miał tego tretu? Chociaż nie tak wiele. Nie mam tak wiele tretu. Wydawało mi się, że będę miał jakoś naprawdę okropnie dużo. Dobra, teraz tobie dam Latgale. High Chief of Lithuania. Declare war. To będzie już trochę bardziej upierdliwe, bo no... Co ma dwie prawki? Trzy prawki. Gdzie on ma trzecią prawkę? Tutaj. O! Oh. Ale z jakiegoś powodu nie mają zupełnie żadnych sojuszy. Well, dobra. To chyba najpierw tą Salowię wezmę, bo jednak mimo wszystko... to co to jest? Zemaitia, dlatego żeby były ładniejsze granice. Nie jest to jakieś optymalne, bo jak widzicie, muszę teraz zapieprzać w zupełnie drugim kierunku. Ale...
Czy nam się spieszy? Mamy jeszcze 500 lat. Tak na dobrą sprawę tej kampanii. Więc no. Holy War for the Mighty. Tak naprawdę mamy tyle, ile będzie mi się chciało w to grać. Ale... Nie no. W sumie nie myślałem jeszcze, jak długo tą kampanię chcę ciągnąć. Czy warto ją ciągnąć do końca? Nie powiedziałbym, bo no, po pewnym... W zasadzie już tak, nie wiem, w 1300 roku, jakbym naprawdę tryhardował, mógłbym zrobić jakiegoś World Conquesta pewnie. Chociaż, no jak mówię, to by wymagało pewnie dosyć tryhardowania, musiałbym pewnie... Religious Philosopher! Swego czasu... Ostatnio już dosyć niedawno wbiłem achievementa za to, ale no, to jest fajne. Co tu się stało? Wszedłem w te 7000 i jakby nic się nie stało. Dobra, bitwa. Mykpyk. No tak, kolejna bitwa. I mykpyk. Holy War for the Mighty. One. Dobra, scalowia, tak? Komu by tu dać? Może tej swojej śmiesznej republice? Nie wiem. Nie dam Litwie też. County of Scalovia. Dobra, zakon niech się tu wraca z powrotem. Husi, gdzie jest tak w ogóle to Husi? O! Ja to straciłem. Kiedy ja to straciłem? Musiałem to stracić wtedy, kiedy miałem tutaj jeden wielki bunt. No, Moldau, Belgorod. No, to jest całkiem spore księstwo, nie powiem. Jest w większości kontrolowane przez Bułgarię. W zasadzie tylko jedną prowincję kontroluje z tego, jeśli mam być dokładny. Czy ruszyć na to? Jeszcze pomyślę. Wołynia. O, ruszę na Wołynię, bo to jest kolejny przystanek na drodze do naprawienia mojego Border Gora. Potem chyba jednak Witebsk. Później ruszę na południe i naprawię swoje Moral Authority. No, nowy człowiek w tym. Swoją drogą warto by już pozmieniać z powrotem tą radę na taką, która się ze mną będzie, no, może nie zgadzała, ale... O, tobie, akurat od ciebie może bym faktycznie kupił tego faworka. Ile on kosztuje? Co? Okej, dobra, nieważne. Ponownie wracajmy trochę. W sumie nic teraz nie robię. Okej. Mój najwyższy kapłan. O, to ten koleś jest Slawik, więc będę musiał go wziąć w jakimś śmiesznym casus belli. Albo tym, raczej tym, bo to kosztuje mnie dużo mniej prestiżu. Tak? Czy... Nie, prestiżu nie, ale to jest chyba zwyczajnie drogie. Co? Wcześniej to kosztowało złoto. Czy... Jak to działa? Ciągle mnie zastanawia, jak to działa z tym Border Dispute. Czy to jest może tak, że Border Dispute jest problematyczne tylko dla... Nie wiem, jeśli bym bił jakiegoś feudała? W ogóle teraz patrzę, że atakując tych inowierców, nie mam w ogóle Border Dispute. Może mam Border Dispute atakując kogoś o odpowiednio wysokim tytule. Mniejsza z tym. Wiem, dobra, może to działa po prostu tak, że Border Dispute na Tribali nie kosztuje mnie pieniążków. Jeśli tak, no to spoko. Jestem zadowolony. Wojna. Wszystko za pieniądze od... W zasadzie za żadne pieniądze, za środki uzyskane od tego... Od zakonu, że tak powiem. Dobra. Władimir Woloński. Ty to dostaniesz. On jeszcze jakieś wieksiątwienie, o co chodzi. W sumie spoko. Bo tak naprawdę, no to cóż. W ten sposób te świątynie będą pode mną, jako wasale, więc jest to całkiem sprytny sposób na jakiś tam min-maxing. Ale
ja jakoś za często z tego nie korzystam. Co innego, gdy buduję holdingi na terenach Hord. Bo w końcu ruszymy pewnie w stepy. Będzie trzeba się tym zacząć bawić, ale no to w swoim czasie. Jak wygląda w ogóle mój ten? Mój stewardship. Jeśli wygląda źle, to znaczy, że już raczej niżej nie zejdę z ilością prowincji, tak? Co oznacza, że mógłbym sobie postawić tutaj w końcu nowy zamek w Gnieźnie. Ale najpierw poczekam, aż mi się zrobi misja, build watchest. Dobra, ruszamy dalej. Witebsk, krety, to jest całe księstwo i to... Aha, ono jest słowiańskie, więc bym musiał je cisnąć na force vassalization. Ale spoko. Spoko, tylko... Cóż, no już... Całkiem sporo tego gówna się... No, wplątało w obronę przeciwko mnie. No cóż. Tak w ogóle właśnie, moja rada. Czyli się niedawno sobie ustawiłem, nową. I oni robią jakieś zupełne gówno. No to... Wszyscy ma się researchować. Ty w sumie też mógłbyś researchować, ale tak naprawdę nie musisz. Dobra, a jak to wygląda z tym, z tą moją primogeniturą? Dalej nie urządziłem jeszcze 10 lat. Dobra, okej. Okay. Zakon odwołam i powołam ponownie, bo... no cóż, trochę się już uszkodził. A zakony to jest, no, dobro, które można, no... Jak to się mówi? Jak jest na przykład wiatr? Jak jest energia słoneczna? To jest... No to są zasoby nieograniczone. Tak. Tak to się zwie. Dobra. Więc wyruszamy na podbój zasobów nieograniczonych. Co ja właśnie powiedziałem? 20 kwietnia... Dobra, 17. To będzie dobra data na podbój. For Vassalization Witebsk. Pyk, pyk. Ale ty. Dobra. Ruszamy dalej. Może sobie jeszcze dam jakichś względnie przyzwoitych dowódców do armii, bo obecnie to trochę żart. Dobra, i ruszamy dalej. O! Mam jakąś nordycką potomkinię. Właśnie, jak to w ogóle wygląda z moim tym... z moim dziedziczeniem, bo ja tu sobie tak patrzę, a czy w ogóle warto? Oj, warto, ten koleś jest dobry. Nie, jakiś bardzo dobry, bo te perki są takie, no, sobie. Ale nie jest na pewno zły. Więc warto go wcisnąć na tron. Znaczy, perki są złe, ale sam koleś ma bardzo dobre statystyki, więc no. Hej, tu nawet jest jedna prawka, która już była sfeudalizowana. Wow, to ciekawe. Dobra, enforce demands. W ten sposób, no, połączyliśmy te nasze dwie części królestwa, wspaniale. Ale no to jeszcze nie dość dużo. De jure claim on Połock. Ciśniemy dalej. Nie spocznę, póki nie będę miał chyba ze 100 tretu. Co tu się w ogóle stało? Co to za wojna? Peasant's Revolt. No dobra, no to ciśniemy na Peasant's Revolt. Teraz... aha, mój tamten priest umarł. No przykra sprawa, bywa. Dobra, niech nawraca, nie wiem, w Salowie. Whatever. Coś mogę uzurpować. Aha, to ciągle to samo. To mnie aż tak nie interesuje. Zobaczmy, czy może nie zmienił się High Chief na Litwie. Nie zmienił się. Jest całkiem stary. Jakie są szanse na zamordowanie go? W sumie żadne. Tak w ogóle zrobiłem niedawno tą ambicję. Tak, nie mam żadnej innej. Ale no, mogę zacząć budować już swój zamek nowy. Moją ulubioną ogólnie taktyką
jest posiadaniem maksymalnej ilości zamków w stolicy, bo to pozwala na później stakowanie jakichś bonusów od właśnie, czy mogę już... Nie mam jeszcze range'a z Chińczykami, ale już niedługo powinienem mieć, tak mi się wydaje. Bo... Znaczy, no dobra, może nie niedługo, zależy jak szybko będę wchodził w stepy. Dobra, tu jest ta, Szwecja, Afmunso. Ich raczej będę bił tym, de jurem. Nie są w tym. Nie ma ich w pakcie przeciwko mnie, więc... Póki nie ma ich w pakcie przeciwko mnie, i biorąc pod uwagę to, że ta wojna będzie wybitnie upierdliwa, w zasadzie już teraz jest, bo z jakiegoś powodu Szwedzi mają sojusz z Westfrankią. Dobra, nie jest wybitnie upierdliwa, ale przecież oni są zupełnie gówniani. Patrzcie, ile ja mam wojska. Oooo! No, także ten. Więc ciśniemy nas na... nowa ambicja. Co to jest? A, niech zgadnę. Cidadela on Prosper. No to i tak za chwilę nie mógłbym tego wziąć, bo mam zamiar wypowiedzieć wojnę. Tak więc ciśniemy. I... ta wojna będzie trwała długo. Bo... raczej po prostu będę tu stał. I czekał aż... aż Szwedzi będą do mnie przychodzić. O ile będą w ogóle przychodzić do mnie. Z czymś tam idą, jak widzicie, ale to jest taki trochę żart. O, kto jest moim następcą? Mój syn, więc nawet nie muszę się spieszyć z primogeniturą. To dobrze. Co prawda to oznacza, że moja dynastia jest w dosyć żałosnym stanie. Ale... Dobra, co my tu mamy? Sympathy for Islam. Naprawdę. Czy ja mam cokolwiek wspólnego z islamem na chwilę obecną? Właśnie tak nie za bardzo i... najbliżsi muzułmanie są naprawdę, naprawdę daleko stąd. Nie wiem, nie mam pojęcia. O co chodzi. Tak w ogóle, brety. Ja wysłałem swojego kapłana na nawracanie chuj wie czego, moje DMS nie jest nawrócone na jedyną słowiańską wiarę. Więc muszę to zmienić. Ale ty... dobra. Po co oni tu w ogóle weszli, skoro mają zamiar spieprzać aż do samego końca? Dobra. Chyba po prostu ich załatwię w ten sposób, że ich tu zeszturmuję i tyle. To jest piękne w zakonach, że... no, jeśli są twoimi wasalami, to zupełnie mają... zupełnie nie patrzą się na to, kogo tak naprawdę biją. Dobra. Kolejny Prince Mayo. Research Economy Tech. Tak? Dobra. W sumie tak. Moje ziemie nie są jeszcze aż tak bogate, żeby... Co? Czemu nie mogę posolidizować? O co chodzi? Nie wiem, zaraz to ogarnę. Dobra, chodźmy w głąb tej... O, dobra, to chyba powinno już zadecydować o wszystkim, bo to jest cała ich armia. Nie zadecydowało, ale mam to w sumie gdzieś. Nie powinni już być w stanie nic mi zrobić tak naprawdę. Czemu nie mogę nawracać prowincji? O co chodzi? Research for... No dobra, poślę ją do... Co jak kliknąłem? Nie, dobra. Kogoś innego. Proselitaj. Z tym możesz. To dziwne. Dobra. Nordycy są o tyle upierdliwym wrogiem, że są w stanie poruszać się po rzekach. W tych większych, typu właśnie Wisła. Więc... no... jak widać, są w stanie pojawić się wszędzie
znikąd. Mam nadzieję, że zdążę, ale chyba nie zdążę. No. Ale to nie jest problem, bo już to odzyskałem z powrotem i jedziemy z... i za parę sekund powinienem już wygrać tę wojnę. Wygrałem zarówno wielką bitwę, jak i mam tego Warscora, którego potrzebuję. Dobra, make pick. Co by tu wziąć za Realm Prosper? Ciśniemy dalej. Skuf. Całe w ogóle, to wszystko musi być moje. No i ta Litwa, ale... Z nią mam trus jeszcze. Ale 2 lata. 2 lata to nie jest dużo. Więc najpierw Skuf. Myślę, że jak naprawimy tego Border Gora, to będzie koniec tego odcinka. Swoją drogą, czy tamta prowincja jest moim de jure? Nie, ale to księstwo Saksonia już tak. Więc mamy nowy priorytet. Idziemy na Saksonię. Zobaczmy, jak szybko się tu zostanę. Wrota tkan. Tak. Lambi Norse. Dobrze by było ją nawrócić na jakąś sensowną wiarę. Bo jednak nie chciałbym mieć no heretyka w rodzinie. Dobra. No i big pick. Holy War for Saxony. Dobra. Kogo mi ciągle tu brakuje? Któregoś z tych. Nie wiem, High Chief of Silesia jest mi bardziej przychylny. Co prawda nie zawsze powinno się na to tak patrzeć, ale no. Dobra, powinienem to wygrać, ale jeszcze dam sobie, nie wiem, siebie. Za lidera. To była całkiem spora rewolta swoją drogą. Patrzcie, mieli z 5k, to jest taki mały kawałek terenów. Kolejny Nordyk, rety. To Old Germanic. Aha, bo... No tak, przecież oni się na... To jest w ogóle kuriozalne. Czy... Nie dość, że Szwecja nawróciła się na katolicyzm, to... Jeszcze germanizm się nawrócił, znaczy zreformował. Kto jest w ogóle ich Filkirem? To nie ma sensu. Ale ty. Dobra. Filkir powinien być jako jeden z głównych tytułów, więc to nie jest nikt pod Szwecją, to jest pewne. Może to jest ktoś tutaj. Petty King of... Dobra, nie chcę się tego sprawdzać. Wygraliśmy tą wojnę. Make pick, holy war. Komu to dać? Anhalt, tak? Chief of Anhalt. No dobra, no niech będzie Weimar Plauen. Weimar Plauen. Okej, okay. Tak w ogóle chyba już minęło. Zaraz minie te 5 lat od poprzedniego prawa, więc teraz Revoke Titles. To jest, jak wspomniałem, według mnie drugie najważniejsze prawo do zmiany. I po tej wojnie to będę zmieniał. Albo nawet teraz. Uciech Bratysławicz. To jest mój jedyny supporter. Uciech Bratysławicz. No, tak, Chancellor. Więc Spymaster, Diviner i nie wiem, Advisor. Tak, zgodził się. Dobra, to dobrze. No to teraz McPick Council Revoke Titles. Okej. Okay.
Jak to wygląda z moją primogeniturą? Pewnie już bym mógł, co? No vassals are fighting each other i no counter higher. Okej, dobra. Rozumiem. Dobra. Wygrane. See the realm prosper. Nie, przecież ja mam podboje. Teraz zajmę się całymi implantami. Niestety tutaj Livonia ma aż dwie prowincje, więc będzie musiała pójść na aż dwa Holy Wary. Jakiś adventurer chce na mnie ruszyć. To nie będzie problem. Dobra, Holy War for Livonia. No okej. Myk. Dobra, bitwa, pyk. Okej. La nema. Jak w ogóle wygląda ta Livonia? Aha, tak. Czyli... Hej, to jest... To ruszy na jednego Holy War'a. Dobra, nie jest źle. Myślałem, że to wymaga dwóch. To jest jeden Holy War. Wspaniale. Więc, dobra. Ta bitwa, znaczy ta wojna i... I zaraz po tym... tworzę księstwo Livonii swoje. Jakieś. Myk. Pyk. Okej. Księstwo Livonii, tak? Duchy of Livonia. Komu by to dać? Może tobie, ty już tu masz ziemię. Dobra. Archive of Livonia. Teraz ty będziesz bezpośrednio pod Republiką. Dobra. Ruszamy teraz dalej na północ. Co teraz? Estonia. Estonia i Psków. Który z moich ludków nic nie robi? Okej. Mój Spymaster nic nie robił. Z jakiegoś powodu. Jak tam mój zasięg do Chińczyków? Dalej tak samo. Chyba się nie zmieni w ten sposób. Dobra, Kalevan. Chiefdom, Conquest. Jest w ogóle jakaś różnica w prestiżach i tak dalej? Tak, w ten sposób dostaję więcej Moral Authority, jak daję Holy War'a. Więc Holy War'y. Zdecydowanie. Okej. Bo Żydar zostanie moim przyjacielem, bo podczas polowania sobie pogadaliśmy. Wspaniale. Holy War for Estonia. To dobrze. I myślę, co by tu zrobić. Czy może dać tą Estonię komuś? Tak, z tych moich dzieci. Chcę zrobić nowego wasala. Pomyślmy. O, wezmę sobie patron deity. Dawno o tym nie myślałem w ogóle. Może stewardship? No, w sumie stracę jeden marszala. Zyskam całkiem fajnego stewardshipa. No. Ale tak. Worship the ancestors. Chyba straciłem trochę więcej tego marszala, bo chyba wcześniej moim deity był koleś z marszalem. No dobra, trudno. Wojuta. Będziesz władcą Estonii. Kalevan. I ruszamy na Psków. Ruszyłem ścieżką Jaryły. I moje stewardship skills wzrosły. Wspaniale. Conquest of Psków. Holy War for Psków, znaczy się. Dobra, myk pyk. Okej, ruszamy dalej. Psków. W jakim to jest księstwie? Psków. Dobra.
Ty już trochę tu masz, ale dobra, dam ci to. County of Skuf. O, jakiś... Co? Najgorszy kod fizyczny, z jakiego ostatnio widziałem. Gorszy był chyba tylko Glitterhoof z perkiem Skilled Court Physician. Ogólnie poganie raczej nie grzeszą, szczególnie no cóż, potencjałem, jeśli chodzi o ich umysły. Dobra, Tver. Jakby tak ruszyć na siebie z Force Vassalization. Te 1000 prestiżu mam, więc w sumie to samo Czernigow. No, dobra. Tver. Najpierw Tver, bo wydaje mi się, że oni mogą mieć już range na Chińczyków. Open map mode. Zobaczmy. Nie, nie mają. Dopiero Hazarowie mają. Cholera. Więc będę musiał się dostać... A Hazarowie pewnie mają dlatego, bo mają w ogóle dostęp do jedwabnego szlaku w Tanie. Więc w Tanie albo gdzie on się zaczyna. Gdzie jest ta mapa? No tak, w Tanie. W Tanie on się zaczyna i tutaj powinni mieć trade posta, ale nie mają z jakiegoś powodu. Dziwne. No więc dobrze by było ruszyć na Krym. A żeby ruszyć na Krym, będziemy musieli ruszyć na Mołdawię. Tak myślę. Ale to w swoim czasie. No najpierw naprawiamy jeszcze Border Gora. Tu jest on najsilniejszy mimo wszystko. Dobra, regencja się skończyła. I resolve to become a better man. See the realm prosper. Może dołączę do tych cold ones. No to jest takie paskudne, od tego się dostaje złe cechy. Nie lubię, nienawidzę. Ja będę tym przyzwoitym. No. Prosperity and growth for my realm. Kogoś by tu mógłbym poświęcić. Oh great forefathers, I will willingly offer you my flesh and blood. Tak. Akurat jeśli chodzi o oko, to jest bardzo dobry wybór, bo w ten sposób zyskam chyba ze wszystkimi plus 10 w relacji. Bo tak. Bardzo dobrze. War Chief of Warriors of Peron. A, on coś sporo rzeczy chce ode mnie, więc żeby nie chciał, no to zdewokuję mu w końcu to księstwo, które mu dałem wcześniej, żeby miał. County of Lubusz, czy ja mu to naprawdę dałem? Skąd on to kurwa ma? Czyli to jest część mojej, no może nie domeny, ale... Chociaż tak, no to powinna być część mojej domeny. Shit. Będę musiał to mu zabrać w przyszłości. Tak w ogóle zakon mi zdycha, więc go odwołam. I chyba pobuduję jakieś rzeczy. Przede wszystkim w tym nowym zamku, bo on jest bezużyteczny na chwilę obecną. Co to sobie? Najpierw zobaczę, czy mam wszystkie budynki, które mi dają pieniążki. Tu mam, tu mam, tu mam. Tu mam, dobra, o pieniążkach jak zwykle myślałem. Więc no warto by poulepszać jakieś te podstawowe holdingi, tak mi się wydaje. Training Grounds. No, no to nie mam w ogóle technologii. Dobra, tutaj milicja, coś tam. Poznań w ogóle jest z tego co widzę ulepszony do w zasadzie maksimum, wow. That's nice. Dobra, tutaj baraki, dobra. Każdy mój zamek się ulepsza. Mam dużo pieniędzy, jest dobrze. Lithuania. Oj. Śmierć. To śmierć. Sama śmierć. Co tu się dzieje? Powinienem chyba w końcu dać tej Lithuanii swojej, tych wszystkich głównowasali, których tutaj pozdobywałem. Czyli, nie wiem. Przede wszystkim na przykład siebie, Chief of Połock.
Transfer Vasilecz. Czemu nie mogę? Nie mam pojęcia. Witebsk? No Witebsk to już nie jest część Litwy akurat. Nie wiem, dobra. Biorąc pod uwagę to, że to nie wlicza mojego zakonu, tak mi się wydaje przynajmniej, no to nie powinienem mieć problemu. Jak widzicie, jak powołałem zakon, to ich siła spadła dwukrotnie, więc no. Musiałbym być naprawdę, naprawdę, naprawdę znienawidzony, żeby mi na chwilę obecną mogła wybuchnąć jakaś koalicja wewnętrzna. Frakcja. Dobra, kiedy jest następne prawo? Za 3 lata. Spoko. Chief of Połock. No cóż. 3 kras prawa. Przynajmniej wiemy, kogo możemy zamknąć. Na pewno ciebie. To arms! To arms! Dobra, uciek zostanie moim kanclerzem. Dobra, niech ta wojna się już tam prowadzi. Co by tu zrobić? Fokus. To logicznie jest dobre, bo dobrze by było pozbyć się Glatnos. Paragon of Virtue, wspaniale. Do tego też teologicznie się przyda. Tak swoją drogą. No cóż, władca mi umarł, ale to na dobrą sprawę nawet na dobro wychodzi, bo w ten sposób mamy... Na pewno już nam się skończył trus z Litwenią. Co prawda pewnie, wcześniej już też się pewnie skończył, a ja to przegapiłem, ale no cóż. Dobra, siebie uwięzimy. Nie wiem, execute, no one cares. Glory Hunt, I dislike this character. No i dobrze. Tak, nie wiem, mógłbym go jeszcze wygnać, ale to byłoby okrutne. Dobra, wygnam go. W sumie nigdy nie wygnywałem ludzi, tak szczerze mówiąc. Dobra, Lithuania. Holy War for Połock. Co, czemu muszę mieć... Naprawdę muszę mieć tą? Muszę mieć... pajety na Holy Wary? Nie zauważyłem tego wcześniej. No dobra, no to wtedy lepiej. Po prostu Conquest. Hej, oni są fedalni, wow. Tego też nie zauważyłem. Poddał się? Wow. To się nie zdarza. Okej. Okay. No to make county capital. Spójrz typka i... Grand County of Lepiel. Dobra. Okej. Okay. Mam tak w ogóle dalej jakiegoś de jure claima, na co? Na Karelię. Swoją drogą Skandynawię też na pewno za jakiś czas podbijemy, ale mamy jednak chyba inne priorytety. Na przykład ten Trwero, o którym już jakiś czas temu wspominałem. Ale teraz nie mam prestiżu, więc no. Więc trzeba się zająć czymś innym. Więc tym czymś innym może tak naprawdę być na przykład... Dobra, co oni tu mają? Peasants Revolt i Liberation Khazaria. Czyli mogę ich zaatakować. Bo to... Te wszystkie bunty, te wszystkie przejęte przez nich prowincje będę mógł sam też zająć. Dobra. Mój mały brat jest moim następcą. To raczej słabo. A! No właśnie, przez to, że władca mi umarł, mam nową radę. Więc no, myk pyk. Gdzie to jest?
Request Council Support. Co, ma, is influenced by favor? Tylko nie to. Dobra. No to ty. Ciebie też pewnie będę musiał wymienić albo. Albo nie. Dobra. Pomyślmy. Execution. Uciech Hajci for. No kogoś z tych będę musiał jeszcze wypieprzyć, bo tutaj się. Tylko pytanie kogo? Bo ktoś tu na pewno pokupował jakieś faworki. High Chief z Karbimir of Lesser Poland. High Chief z Karbimir of Lesser Poland, czyli Marshall. Dobra, Marshall jest do wymiany. Na kogoś innego, najlepiej na kogoś, kto mnie lubi, żebym nie musiał więcej niczego kupować. Dobra, okej. Okay. Kolejne prawo rady do zmiany. Sobie tu Banishment, Imprisonment, chyba Imprisonment, bo jak widzieliśmy, rada może się nie zgadzać na to, że kogoś chcemy uwięzić. Przykra sprawa. Dobra. Okej. Okay. Prawa rady coraz bardziej ogarnięte. Bułgarsko. Dobra. Bułgaria, ale ty, jakie to jest słabe. Dobra, Mołdawia. To przy okazji połączy nas z tą jedną prowincją, którą straciliśmy jakiś czas temu. Ach, pajety. Dobra. Dobra, poczekajmy chwilę. Czy może mogę coś zrobić takiego? Pick Patron Deity. Worship the Ancestors. O, to będzie dobra. Guide my swords in battle. One-Eyed. To będzie dosyć ryzykowne. Czy w ogóle mój brat jest kimś dobrym? Na dobrą sprawę jest! żeby tylko nie został debilem. Więc nawet jestem skłonny się zgodzić na utratę oka. Znowu. Bo to mi da trochę pajety. Jak tam mój Code Physician? Mógłby być lepszy, prawdę powiedziawszy. Dobra, trudno. Mam nadzieję, że nie umrę od tego. Brilliant Strategist. No, mój władca jest... No dobry, no. Co tu dużo gadać. Dobra. Moldau. No, to tylko, że tu jest problem taki, że to już jest już niby troszkę poważniejsza wojna, z trochę poważniejszym krajem. Więc, no, tutaj dobrze by było, żebyśmy jednak trochę pożyli. Żeby, no, pożyli, znaczy, ja ty mówię zupełnie losowe słowa. Chodzi o to, że... Ta wojna będzie trwała dużo dłużej niż wszystkie inne. No może nie dużo dłużej, ale będzie trwała dłużej. No to jest pewne akurat. Tak. Co tu się dzieje? Mam tylko nadzieję, że te przypadkowe bitwy, które się teraz dzieją, nabiją mi chociaż jedną Major Battle. Zanim okupacja moich terenów na innych frontach sprawi, że będę miał problem. Swoją drogą, Rety, jakich ja mam tutaj słabych liderów? Muszę to szybko ogarnąć. Na szczęście w kraju bez jakichś większych problemów mam. Jakichś w miarę przyzwoitych. Jak to wygląda? Źle. Rety, przegrałem to. Wow. Przegrałem sporą bitwę. Co tu się dzieje? Gdow. Skąd ja to mam? Podejrzewam, że ktoś budował świątynię i to dostałem właśnie. No cóż. Dobra, nie jestem w stanie wygrać tej wojny. Jezus. Suren. Rety, stracę całe... Ile ja golda stracę na tym? Dobrze by było to spróbować chociaż zwhitepisować. Tylko chyba nie jestem w stanie. Tu się trochę za duża koalicja na mnie wzięła. O co chodzi, naprawdę? I to w samej Bułgarii. W jakiejś... Ugry, Biarmie, matko. Okropne. Dobra, nie, ja to muszę poddać. Na szczęście mam dużo złota, tylko no, trochę mi go szkoda jednak. Ech, dobra. No trudno, no, może się będą, może będzie tam kiedyś jakaś rewolta i w ten sposób wezmę. I shall ponder into this more deeply.
Bo jak widać, no nie jestem w stanie wygrać tak dużej wojny ofensywnej. Jak tam... Aha, tak. Ale ten koleś jest stary, więc powinien chyba w końcu umrzeć, co? Ktoś tutaj rajduje mojego Czecha. Mogę temu zaradzić w sumie. Dobra, w sumie to już tyle na ten odcinek. Trwałem on już chyba i tak za długo, jak zwykle. Jak widać, zrobiliśmy całkiem spory postęp. Nasze Vendish Empire już nie wygląda jak gówno. Więc do następnego odcinka. Pa, pa!